Państwa, jesteśmy dzisiaj, który mamy? 29, tak? Czerwca 2014. W Warszawie się. Tu trzeba powiedzieć, że świat katolicki, papieski kaszle, bo tam z tyłu są taka żebraczka i kaszle. No dobrze, mamy tutaj w centrum Warszawy deszcz leje. Co to się stało, że deszcz leje, proszę Państwa? Że deszcz leje. Co to się stało? 518 się pojawi. To on jedzie do nowego dworu, proszę Państwa. Tak pozdrawiamy do nowego dworu. Także święto żebraczek. Dzisiaj proszę Państwa katolicki, tutaj nawet teraz takie przechodziły, dobrze, żeśmy Państwu nie pokazywały tych dwóch, obydwu żebraczek, wyszła bida z nędzą po prostu, ale jedna to się tak wygięła dumnie, jakby chciała, żeby na nią więcej deszczu, na tę żadubę spadło. Także proszę Państwa, no to naród taki niepokorny, Biblii nie chce czytać, tu w Polsce Biblia jest w śmietniku, a to nie jest Anglia, to nie słysza. Nie ma świadków Jehowy, nie ma mormonów, nawet świadkowie to muszą przyjeżdżać z Anglii, Ameryki, Białystok, żeby tam, jak jest ten centralny, żeby stać się wykaże pomiędzy centralnym albo tymi tarasami. Także to naród taki czupurny, no bo żebraczy, to naród to jest czupurny. Dzisiaj byłam na lotnisku o Kęcie Chopina i tam dalej mieszkała jeszcze taka Rumunka, od której Ewka chciała złotówkę zabrać, ale w końcu sama znalazła złotówkę, proszę Państwa. Rumunka, która ogląda samoloty, jak odlatują do Rumunii, a w Rumunii, proszę Państwa, mają w stolicy metro ponad 100 km i się postawili tak, żeby to metro było super. Natomiast w Polsce metro się wali i będą zmiany, tak jak i tramwajowe, autobusowe. Takie metro budują, nie mogą zbudować. Coś okropnego. Święta żebraków katolickich. Żebraczka to jest. Także proszę Państwa, kilka twarzy Państwo widziałyście, jak również tę żebraczkę to kaszlała i kopci pyta elektronicznego na przystanku. Teraz proszę Państwa, nam się zacina 507, no ale nic, ja już teraz się nie spieszę, bo żeśmy byli, proszę Państwa, w sklepie, byliśmy w sklepie. Jednym i drugim bardzo dobrze, no po prostu trzeba patrzeć na produkty, na towary. My Jechówki jesteśmy bardzo wybredne, jeżeli chodzi o towary. 517 UFO, witamy! To jest autobus, który jak się okazuje bardzo rzadko jeździ, no bo że 521 co pół godziny jeździ, to wszyscy wiedzą, ludzie się zdążyli przyzwyczaić tu do Falenicy, bo już wspomniałam też o Karczewie, czyli że nie Anglia, czyli że Polska, czyli że Mazowsze Polska. Katolicka Polska. Także to są miejscowości polskie, tu na Mazowszu, miejscowości mazowieckie nad Wisłą, gdzie Wisła płynie tylko do Gdańska i do Morza Bałtyckiego wpada i więcej dalej do Londynu nie leci, do Anglii Wisła nie leci. Także tu książąt żebracy pokasłujący tutaj na przystanku, tak przez sekundę Państwo widziałyście wręcz taką dziewczynę, no nie brzydka dziewczyna, ale kaszlnęła, pokasływała i kopciła peta elektronicznego. Także proszę Państwa, w tłumie to można sobie pofalać takie rzeczy i jeszcze inne. Także pozdrawiamy, no i że te buziaczki przesyłamy Państwu. No. Także jeszcze raz, proszę Państwa, 102 ofiary tu w Polsce. Natomiast w Anglii u książąt to było tak, że ja pamiętam, jak nam nauczycielka od geografii mówiła, że Anglicy powiedzieli, okay, że my to byśmy tych Niemców w ogóle nie wpuścili do domu, bo byśmy się pozamykali i Niemców byśmy nie wpuścili do domu, Państwo zobaczcie. Także proszę Państwa, no te żebraczki tutaj katolickie, one nie mogą zrozumieć, że cała plama jest tutaj, proszę Państwa, na tym systemie średniowiecznym w Europie katolickim pod Bałtykiem. Palono na stoś.
I co prawda za wschodnią granicą w Niemczech tam najwięcej na stosie palili, bo tu w Polsce mniej, ale ile w Hiszpanii na stosie, ile tam w Europie. Tu jest Europa i tam jest Europa, tu jest Europa za granicą i tam jest Europa za granicą. No ale, proszę Państwa, Wielka Brytania to jest za Wielkim Morzem, także nie można mylić. I czekamy na 507, Państwo zobaczą, który co 5-7 minut jeździ. No niech będzie co 10, ale my czekamy już 15. I teraz Państwo zobaczą, jak ta dziaduwa rządzi Warszawą. Radio Maryja mówi uczciwie, że jeżeli ludzie jej nie chcą, nie chcieli, no to po prostu powinna podziękować, no honorowo, bo będzie miała złą opinię. To samo ten Jan Witek już od samego początku, od 2 lat, mówi o Rodowicz, że gruba, że obrzydliwa, że wrzeszczy, że tupeciara. No my mamy Lidzkę Lipską tupeciarę, bo chciała zostać boską, bo ja powiedziałam w internecie, że ona, och, mamy drugą boską, druga boska się znalazła. Także proszę Państwa, ona taka boska jak ze mnie Chinka, tupeciara i ta peciara Ronda Dmowskiego w Śródmieście Południowe, czyli Polska. Witamy w Polsce. Także dobiegnijmy szybciutko do tego naszego 507. Już odjeżdżamy, ale ja mnie Jerozolimski. Mamy już Krucą przed sobą. Za sekundę miniemy Krucą. Oto ona. Ale mnie dziada. Z tyłu my siatrzy. Jest takie pogodnicze, że są nieudane. Spadają gady, no ciady. Myślę, że jest przeniesiony bank. Jerozolimskie. Krakowsze krzyże. I w kraju, no. Na braku mamy tam plansze krzyży. Po prawej my siatrzy. Dom partii, były Gierek. Breżniew tu przyjeżdżał. No i zaraz będzie pod Trójką Muzeum Narodowe Jerozolimskie 3. I tam jest tył Książęta Polska. Oto Muzeum Narodowe Gierynskie. Może tu w Warszawie nigdzie można spuszczać i usłyszeć, bo odległości są horrendalne. Państwo zobaczymy. Muzeum Narodowe Polskie Jerozolimskie 3. Przesądna Katolicka Polska na 3. Muzeum Narodowe na 3. I Wojska Polskiego. Dziękujemy. Jesteśmy z Państwa na Wyzwania Polskiego. Nie wszyscy. No w ten sposób będziemy przejeżdżać, czyli że nie przez Loarę i nie przez Samicę. Bo tu jest Polska. Polska charakteryzuje się, proszę Państwa. Pozdrawiam. Mówią, że Warszawa jest w sumie mała, bo na przykład Londyn to ma 9 milionów 11, a Warszawa 3 miliony. Także ta statystyka jest nikomu niepotrzebna, bo to wszystko tylko okazać duchy poczuń. Jakiś nowy biały budyneczek. No, że już na most wjeżdżamy. Środek mostu. Na most. Kaszlem. Przewracy katolicy, papieski charakteryzują się kaszlem. Kaszlejem. Proszę Państwa, ale ja autobusy zapłakane deszcze. Śpiewa Rodowicz. Zapłakane deszcze. Dlaczego? Proszę Państwa, tam na wprost daleko, jak za drugim mostem, Państwo pójdziecie, to siedzi osierska na francuskiej i czeka na Was. To jest Rodowicz, ona piosenki pisała osierska. Tutaj zaraz będzie francuska właściwie, tak. Dobrze, tam ja myślę o tej brukselskiej 23, że tam jest dom kultury. Tam ciągle o tej osieckiej Aminie, czy te wernisaże są. Ale tutaj, jak Państwo pójdziecie o tym Waszyngtona, prawda, to siedzi, proszę Państwa, osiecka na ulicy czeka na Was. Jest faraon, no, wszyscy, bo przecież faraon
taką kamerę nową polską. No i nawet jest osób, że przyjeżdża Polska, czy pod Polską. A nie ma tutaj żadnych księgów, którzy jest tak bliska Polska. Staruchy jeżdżą, proszę Państwa, i trzeba się przesuwać. Staruchy jeżdżą o 21.30. Stare baby. No. Taki autobus, który dobrze kursuje, tylko dzisiaj właśnie wszystko źle kursuje. Taka niedziela katolicka. Taki papież wasz. Takie morze bałtyckie wasz, które króluje. Proszę Państwa, krople deszczu kapią tu na Polskę z Morza Bałtyckiego, bo Polska jest dokładnie pod Morzem Bałtyckim. Oni tak chcieli te Anglię podrobić, ale to przecież Anglia nigdy nie jest pod Morzem Bałtyckim. Anglia jest wyspą i Anglia, no tam dopiero burze są codziennie, wilgoć w metrze, wilgotno, a tu jeszcze nie zbudowano, a już zalało. Żeby to było w Anglii, to musieliby się Polacy dobrze gimnastykować, żeby to metro zabezpieczyć, ubezpieczyć, żeby na metro woda nie lała, do metra woda nie wsiąkała. Te same kataklizmy tu w Polsce, bez powodu kaszlą, bez powodu chrumczą, chociaż nikt nie prosi, wrzeszczą. I pełno cyganów, cyganów, że do dziadozadów. Tu jest plaga południe w Polsce, tu jest plaga północ. I klimaty stosowne do Pragi południe, do Pragi północ. A i się rozlewa wszędzie po Ochocie. Przejeżdżaliśmy przez Ochotę, proszę Państwa. I dojeżdżamy do centrum krwiodawstwa. W takim tajemniczym naszym filmie plam, proszę Państwa, bo to nie tylko jest biała plama, że katolicy Biblii nie czytają, że średniowiecze zepsuło im wszystko, proszę Państwa, o filmie. I nawet mówią, że papież, proszę Państwa, gdy jeszcze księdzem nie był, no to dostarczą salinę do obozu zagłady, potem dla niepoznania wstąpił sutannę i nawet papieżem udało mu się dostać, także taką rozprawkę czytałam, że jak papież pojawi się Żyd, Polak Żyd, to już kolejny też będzie Żyd. Nie Polak, tylko Żyd. Proszę Państwa, święto żebraków i katolickich dzisiaj w Warszawie 29, bo to ta data 29 czerwca 2014 roku. W Polsce plam pomiędzy Bałtykiem, Długim Odrą, Gdańskim, Czechosłowacją i właśnie Saskakiem. Pozdrawiam. Wszędzie dziady kopcą, Państwo zobaczą. Tu też dziad, co poleciał, o, i dymek poleciał w lewo. Dziady katolickie kopcą. No, Państwo zobaczą. Poleciał, tak, czy to młody, czy to stary, czy to tak, czy to... Ale w Polsce taka jest sytuacja. Dziady katolickie są chamskie. I to czasem dla popisania się, dla pokazu, proszę Państwa, displaye, bo my tu jesteśmy pod parasolem. Ale taki dziad, który na deszczu kopci, no to przecież to jest okant dupy posłusz. Także proszę Państwa, jakby to się nie można było powstrzymać, prawda? No, bo dziad musi kopcić katolicki. Państwo zobaczą, tu jest chodnik, tu jest ciemne przejście, tu jest pod mostem taki sklepik, tutaj jest taki sklepik, piekarnia ta nasza słynna, dziaduszka tu prowadzi, proszę Państwa, bułki i sobie wychodzi do domu. Tutaj, a po drugiej stronie tam jest delikatesy z tą pod mościkiem, proszę Państwa. Tylko spisała się dobrze Bożena Rossa, nasza polonistka polska, która dzieci uczyła oczywiście od pierwszej klasy, to wiadomo, że to trzeba uczyć swojego języka i dobrze. No i troszeczkę tego żydowskiego pouczyła, że Jahwe, że Jah Jehowa, jesteśmy już na Saskiej Kępie, proszę Państwa, Jah Jahwe Jehowa. No,
to swój język znasz, a imię znasz kolegi, koleżanki, a Boga Jahwe nie znasz, zaparłeś się, wykluczyłeś się od imienia Bożego, wykluczyłeś też drugie przykazanie, żeby uprawiać bałwochwalstwo, czcić złoto i srebro i bałwany, przez to jako ten debil uczyniłeś sam siebie bałwanem. Przecież Psalm 115 wyraźnie mówi, niech bałwanami będą ci, którzy je czynią. Czyli niech oni sami będą tymi bałwanami, bo oni chcieli Boga w bałwana. Także proszę Państwa, no tutaj jest ta szkoła Bożeny Rossy, mojej koleżanki, która uczyła, że Bóg to Jahwe. Wy też pamiętajcie, że jak wołacie do kogoś na ulicy, do przyjaciela, przyjaciółki, koleżanki ze szkoły, to imię obowiązkowo, bo się może nie odezwać. Nie kopcie tych żadnych petów, bo Polska słynie z ogromnej ilości zachorowalności wielkiej na raka. Kopcą strasznie dziady katolickie. Jan tutaj Lidce zrobił taką awanturę, bo ona pod drzwiami śpi gościnnie u nas, że jak petów nie przyniesie, nie ma co spalić. Jest wściekły Janek Witek, nawet ją wypieprzył tu spod drzwi i poszedł w nocy po śmietnikach petów szukać. Także pety są najważniejsze, proszę Państwa. No awantury, o wszystko. Pety są najważniejsze. Widzicie Państwo, dla kogo? No przecież nie dla świadków Jehowy, nie dla ewangelików, nie dla mormonów, nie dla badaczy, nie dla prawosławnych ludzi, bo wszyscy jakoś czytają Pismo Święte, umieją się opanować. A dziady katolickie nie, nawet ludzi palili, proszę Państwa. Pismo Święte palili. I to jest biała plama na całej tej średniowiecznej Europie podbałtycznej.